spotykamy się z Kamilą Rzepką, która jest teologiem. Witam bardzo serdecznie. Na co dzień jestem diecezjalnym doradcą życia rodzinnego. Też jestem wiceprezesem oddziału radomskiego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Również jako wykładowca na KULU w Katedrze Nauk o Rodzinie wykładam studentom tematykę dotyczącą małżeństwa i rodziny. Też na co dzień jestem mamą. Mamą właśnie dwóch synów, Joachima, 7 lat, i Franciszka, 5 lat. No i szczęśliwą żoną mojego męża Radosława. Wydaje mi się, że to jest bardzo na plus porozmawiać z kimś, kto jest teologiem, czyli zna się na rzeczy, wie jak odczytywać no, te fragmenty z Biblii, żeby też nie wyrywać z kontekstu, czy żeby jakoś no, źle tego nie interpretować, tak? Tylko prawidłowo z nauką Kościoła, a z drugiej strony ma doświadczenie, tak? W byciu mamą, w tym rodzeniu, w byciu w ciąży, to co w sumie też no, Maryja doświadczyła tak bardzo po ludzku, mimo że jej sytuacja była bardzo wyjątkowa, jedna, właściwie nawet nie na milion, tylko jedyna. Czym tematem, taki sobie obrałyśmy, to jest Maryja ciężarna i rodząca. Właśnie podejść do tego tematu z jednej strony biblijnie, bardzo właśnie chcemy bardzo mocno opierać się na tym spotkaniu na Biblii. Wcześniej ten opis zwiastowania właśnie jest poprzedzony tym opisem zwiastowania Zachariaszowi. Tutaj słownik podaje, że jest to paralelny, czyli jakiś bliskoznaczny, podobny do tego. Jezus zostaje poczęty z matki dziewicy i dzięki temu jest synem najwyższego, natomiast Jan Chrzciciel jest poczęty z matki bezpłodnej, więc to też jest ciekawe. W sumie też w tej kulturze żydowskiej syn miał no, takie większe znaczenie, tak? Że jeśli kobieta urodziła syna, no to też miała o tyle też powód do dumy, no bo po pierwsze ma błogosławieństwo, no bo Bóg obdarzył ją i męża dzieckiem, ale też, że urodziła następne pokolenie, tak? Że urodziła następcę. Czemu nie mógł Bóg pójść w sposób naturalny? Przecież mu mógł. No bo Józef był z pokolenia Dawida, więc by pasowało. Czy Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba. Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Maryi, która urodziła Jezusa zwanego Chrystusem. I nie jest tutaj napisane, że Józef był ojcem Jezusa. Nie, tylko że Józef, męża Maryi, która urodziła Jezusa zwanego Chrystusem. Dużo jest właśnie takich, ten był synem tego, albo ten był ojcem tego, ten był ojcem tego. Nie, to jest mega dużo. Jezus, rozpoczynając działalność, miał około 30 lat. Był, jak sądzono, synem Józefa. Syna Helego, syna Mata i tak dalej, i tak dalej. I tutaj znowu jest, był jak sądzono. Że Jezus został poczęty jedynie przez moc Ducha Świętego w łonie dziewicy Maryi, stwierdzając także aspekt cielesny tego wydarzenia. Czyli widzimy, że to człowieczeństwo od Maryi, tak? Jezus został poczęty z Ducha Świętego bez nasienia męskiego. Ojcowie Kościoła widzą w dziewiczym poczęciu znak, że to rzeczywiście Syn Boży przyszedł w człowieczeństwie podobnym do naszego. Imię tej dziewicy Maryja. Kiedy wszedł do niej, powiedział: raduj się, obdarzona łaską, Pan z tobą. Ona zmieszała się na tę wypowiedź i zastanawiała się, skąd takie pozdrowienie. Jak ma się to stać? Ona już gdzieś przyjęła w swym sercu to, że to ma się tak stać. Tylko właśnie też to, co mówiłaś, Asiu, być może właśnie jej intonacja głosu, jej mimika pokazała tą zgodę, to przekonanie na to, co powiedział anioł. Że dlaczego ona musiała być tą dziewicą? Że czemu to jest potrzebne, tak? Albo na przykład, że no mogła być dziewicą co do Jezusa, tak? No bo to też jest zrozumiałe, no bo żeby to było wiadomo, że to jest Syn Boży, tak? Że to nie jest zrodzony z człowieka, tak? Następny człowiek. Wyobrażali przyjście Mesjasza, że to będzie tak, o, i z nieba stopi. Nie? Że to się wydarzy jakoś tak, że jakoś przyjdzie taki cały gotowy. W tym przyjściu Jezusa Bóg nie chciał, żeby się ludzie go bali, bo jakby miał cokolwiek nam przekazać, gdybyśmy to przyjmowali ze strachu, czyli nie do końca wolni. Jak można się bać takiego malutkiego dziecka, które jest bezbronne, które właściwie jest na łasce no, innego człowieka? Jeszcze chciałam tutaj przytoczyć, że są proroctwa, które zapowiadały to,
że Mesjasz, że Jezus będzie urodzony z dziewicy i to miał być jako znak. To miał być znak i potwierdzający właśnie temu, że to jest Mesjasz. To proroctwo. Dlatego Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel w księdze Izajasza. A wypełnienie w Ewangelii według Mateusza znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Józef nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Maryja naprawdę nie miała łatwo. Miała tak, ja myślę, że ona mogła nawet z duszą na ramieniu trochę wracać, że no co sobie może pomyśleć, nie? Józef, jak zobaczy, że jest w ciąży. On pewnie znał ten Stary Testament, tak samo jak Maryja. I tutaj właśnie anioł mu mówi, że oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imieniu Emanuel, czyli odnosi się do proroctwa, tak? Jedno z moich takich kluczowych pytań, co jest, jestem bardzo ciekawa, jak to było z porodem Maryi? Czy ona rodziła jakoś, nie wiem, po prostu wypluła to dziecko bez bólu? Czy jednak ona czuła jakieś dyskurcze? Co możemy odczytać z Biblii według Ciebie? No nie były to wymarzone do końca warunki dla kobiety, zwłaszcza która pierwszy raz rodziła, to też myślę, że stawała przed zupełnie czymś nowym. Jak każda z kobiet, które rodziły kiedyś pierwszy raz, to sama ta niepewność, jak to będzie wyglądało. Myślę, że na pewno tak jak w dzisiejszych czasach, to w tamtych czasach, w czasach Maryi i Józefa, no nie było takich poradników. Twoja ciąża tydzień po tygodniu i tego typu. Więc o tyle, o ile na przykład jakaś wiedza była przekazywana kobiecie przez starsze kobiety z rodu, no to na pewno z taką wiedzą myślę, że Maryja mogła gdzieś pozostać. Ale też jak wiemy, że nawet po nas samych, jeśli chodzi o kobiety, które rodziły, że każdy poród jest inny. I też to, co zostanie nam przekazane ustnie, nawet przez nasze mamy, babcie, ciocie tudzież, no to niekoniecznie będzie identycznie w przypadku nas samych. I myślę, że przed takim wydarzeniem stanęła Maryja, jeśli chodzi o sam fakt porodu, tylko porodu, tak patrząc czysto po ludzku. Czyli po pierwsze warunki. No myślę, że wśród zwierząt patrzymy, my dzisiaj patrzymy z punktu widzenia bakterii, warunków higienicznych, sanitarnych, jakie to jednak też ważne jest. I wiemy, jeśli chodzi w ogóle o sale porodowe, czy właśnie nawet jeśli dochodzi do cesarskiego cięcia, jak bardzo to środowisko jest jałowe, jeśli chodzi o poród. Natomiast tutaj myślę, że tego na pewno nie było. Ale nawet jeśli patrząc na tamte czasy, no to w tamtych czasach takim standardem raczej było rodzenie w domu, czy z akuszerką, czy z tam pod opieką, pod okiem jakiejś tam kobiety, tak? Tutaj, no to nie dość, że była tylko z mężem, którego w sumie nie znała, albo krótko naprawdę znała, i w obcym miejscu, w ogóle w jakiejś, nie wiem, stajni czy stodole, to w ogóle też takie warunki. Więc tak nawet na tamte czasy to ona miała bardzo złe warunki na to, żeby rodzić. A gdy tam przebywali, nadszedł dla niej czas rozwiązania. Urodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu. I Maryja nic takiego po ludzku nie osiągnęła. No co, urodziła dziecko, wychowała i tyle. Nie do Maryi jeszcze to, że ona bardzo kochała Pana Boga. To wszystko też, ta jej decyzja była podyktowana nie tyle też zawierzeniem, bo to było ważne Panu Bogu, ale też miłością. Miłością, bo no, myślę, że w tym Bożym planie zbawienia, jeśli chodzi o Maryję, nie mogłoby zabraknąć tej miłości. Z jej strony jako stworzenia. Patrząc w ogóle cieleśnie na te 9 miesięcy ciąży Maryi, to swoim ciałem, jak każda z kobiet, służy dziecku, służyła Bogu, który przyszedł jako dziecko, który rozwijał się w niej jako dziecko. Czyli też służyła temu, który przyszedł, żeby służyć. Jeżeli tak, to tak. Podniesienie. To jest też, to jest takie niezwykłe. Tak, to w ogóle jest niezwykłe, jak nosimy dzieci w naszych łonach, że ono żyje, że się rozwija. A w jej przypadku, to jakie ona musiała mieć tam, że to nie jest tylko dziecko, tak po prostu, tylko że to jest Mesjasz, to jest Bóg, ojej Boże.
My sobie wyobrażamy, mamy tę możliwość, że gdzieś na zdjęciach możemy zobaczyć, jak dziecko się rozwija w naszych łonach. A Maryja, nie dość, że nie miała tej możliwości, bo takiej techniki nie było w tamtych czasach, Tak. to jeszcze dodatkowo miała to wyobrażenie, że to będzie Bóg człowiek. Że to jest Bóg człowiek, ten, który się rozwija w niej. No to tym bardziej, jakie jej wyobrażenia mogły być? Boże, to ona jeszcze miała gorzej, no bo na przykład to Boże, jak się urodzi, to może to nie będzie przypominało człowieka. Albo będzie jakieś takie inne. Tam nie chodziła za nim w krok, bo jakby tak było, no to pewnie byłyby tam jakieś wzmianki, że a Maryja powiedziała tamto, a coś tam, a Jezu, co ty tam wiesz, ja ci powiem. W cieniu zawsze, ale zawsze ta, która wskazuje na Chrystusa. W każdym razie, to było tylko jej doświadczenie, że ona wiedziała, że to będzie Syn Boży, tak? Może ewentualnie potem Józef jakoś tam też to wiedział i z nią, no jeszcze Elżbieta, więc w sumie nie tak mało.